stał, tam gdzie morza brzeg stał. Mały domek z drew, żył w nim artysta, pędzla mistrz, pejzażysta. On jak nikt w barwy wplatał czar. Bóg dał mu taki dar, że mógł w obrazie zamknąć światło i czas. Cudne historie na płótnach swym pędzlem kreślił i pełne prawdy, no bo stare tak jak świat. To historie o świętych, co w sercach nieśli boskie przesłanie, a z nim Bożej chwały i miłości znak. Brat Jan miał przyjaciół swych i bardzo lubił ich, troje ich było cudnych także aż miło. To Leopold i Tymek Chwat, a obaj niczym brat są dla Renaty, pośpiesz się poznać ich. Znajdziesz tu przyjaźń, co szczera jest tak jak złoto, ucieszy duszę i ogrzeje serce twe. A ja piosenkę zaśpiewam ci z ochotą, przyłącz się do mnie bracie, nie wstydź się, bo nie ma nawet czego ci nie. Nawet ci potrafią z siebie dać tak wiele. Odwiedź mnie w nocy, wtedy sam przekonasz się. Gości prosimy was, nasi przyjaciele, słuchajmy razem tej historii, którą nam opowie Jan. Siewca. Bracie Janie? Tak? Malujesz przypowieść? Nie. Ilustruję pewien piękny fragment z Pisma Świętego. Jaki? Ten, który mówi, że wszystko, co czynimy dla ubogich, czynimy dla Boga. Dla Boga? Mówi też o sądzie ostatecznym. A co to takiego? Taki sąd nastąpi, gdy na końcu świata Bóg wezwie wszystkich ludzi, żeby zobaczyć, którzy byli dobrzy, a którzy byli źli. I wtedy powie do dobrych: weźcie w posiadanie królestwo. Spójrzcie. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Widzicie? Kawałek chleba. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Widzicie? Byłem przybyszem, a przygarnęliście mnie. Spójrzcie, zaprasza go do domu. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Daję ubranie dziewczynce. Byłem chory, a zatroszczyliście się o mnie. Jest chory? Już nie jestem sam. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jest w więzieniu? I nie może z niego wyjść? Nie może wyjść. Przyjaciel go odwiedził. Tak, Tymku. Wówczas sprawiedliwi zapytają pana, kiedy zrobili dla niego to wszystko? I on im odpowie. Zapewniam was, wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych braci moich, zrobiliście dla mnie. Gdy pomagamy ubogim, pomagamy Jezusowi. Tak, Leopoldzie. A jeśli nie robimy nic dla ubogich? Nie dajemy nic Bogu. Więc zrobimy coś dla ubogich. Tak, zróbmy coś dla ubogich. A może kupimy buciki jakiemuś dziecku? Tak. Dobrze. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem bosy i kupiliście mi buty. Tak. Tak się składa, że akurat znam jedno dziecko, które nie ma butów. Jego ojciec jest bardzo biedny i nie może mu ich kupić. Robi wiatraczki na sprzedaż, ale nie zarabia dużo. Jaki biedny pan! Biedny! Hej, kupmy buty Jezusowi! Tak. Jezusowi? Tak, gdy robimy coś dla ubogich, robimy to dla Jezusa. To prawda. Tak. Dobrze, dobrze, chwileczkę. Sprawdzę, czy mamy pieniądze. Pieniądze? Tak? Ojej, niewiele zostało. I co my teraz zrobimy? Mogę coś sprawdzić. Dajcie mi się zastanowić. Musi być wyjście. Buty, buty. Mam pomysł. Jaki? Dziś dostałem zaproszenie na doroczny konkurs truskawki. Konkurs truskawki? Tak. Jeśli weźmiemy udział i wygramy, zdobędziemy pieniądze na buty. Tak, dobrze, dobrze. Świetny pomysł. Zaraz. A jak nie wygramy? Wygramy. Zasadzimy ziarenka i będziemy o nie dobrze dbać. Tak! To najlepsze! Znalazłem buty! Tutaj są, proszę! Świetny plan! Spójrzcie, buty! Możemy je dać tamtemu dziecku! Słyszycie mnie? Słyszycie? Ale co zrobić, żeby wygrać konkurs? No właśnie, co musimy zrobić? To regulamin konkursu. Zobaczmy. Zasadź kilka nasion truskawki w donicy. Podlewaj je regularnie. Jej.
Wyhodujemy razem najlepsze truskawki w całej naszej okolicy. Zróbmy to. Bracie Janie, skąd weźmiemy doniczki? No właśnie, bracie Janie, gdzie je znaleźć? Miałem tu jakieś. Bracie Janie! Spójrz, znalazłam buty dla dziecka. Jak ci się podobają? Ależ Tymku. Tak? Chodź tutaj. Nie widzisz, że te buty są za duże? Za duże? Nie przydadzą się dziecku. Nie przydadzą się. Nie przydadzą się dziecku? Na pewno? Tak, Tymku. Chodzi o małe buciki. Żeby kupić te buciki, musimy wygrać konkurs. A żeby wygrać konkurs, musimy zasadzić truskawki. Ale żeby je zasadzić, potrzebujemy doniczki. Tak, doniczki. Doniczki. A, jasne, doniczki. Chyba mam je w ogrodzie. Tak, to będzie dostaniemy doniczki. No to do dzieła. No cóż, może taki but nie przyda się dziecku, ale mnie owszem. Zrobię sobie z niego łóżeczko. Będę sobie w nim wygodnie spał. Ojej. Zaraz położę kocyk. O, tutaj. Właśnie tak. Świetnie. Tu są doniczki. Doniczki. Ojej. Trzeba wyrwać chwasty. Widzicie? Musimy też usunąć suchą ziemię. Dobrze. Sucha ziemia. Spójrzcie. Tu mam dobrą ziemię. Ta ziemia jest dobra. A jak usunąć suchą ziemię, bracie Janie? Dam wam narzędzia. Dobrze. Zasadźcie nasionka tak, jak was kiedyś nauczyłem. Tak. Najpierw włóż nasionko w ziemię, podlej będzie moje w niebie. Właśnie. Gdy skończycie, połóżcie doniczki na oknie. Dobrze. Potem zaniosę je do sadu. A teraz pójdę kupić farby. Powodzenia. Zaraz wracam. Powodzenia, bracie Janie. Sadzicie roślinki? Ja też chcę spróbować. Została jakaś doniczka dla mnie? Oczywiście, proszę. Usuń suchą ziemię, zastąp ją dobrą i zasadź nasiona. Dobrze, dziękuję. Ta ziemia jest strasznie twarda, mam dość. O, Leopoldzie, już skończyłeś? Nie, ziemia jest za twarda, zresztą znudziło mi się to wszystko. Skąd pewność, że uda nam się wygrać? No ale nawet nie zasadzisz nasionek? Dobrze, zasadzę. Wsypię nasiona i już. A teraz doniczka na okno. Idę się bawić. Cześć. O, ptaszki wyjadają nasiona Leopolda. Uciekajcie stąd. Nie mam już na to siły. Tymku, wyrzuć kamienie z doniczki. Inaczej nie wyrosną ci roślinki. Wyrosną! Zasadziłem nasionka, widzisz? Nie. Musisz wymienić całą ziemię. Ale to dużo pracy. Inaczej wyrosną ci mizerne truskawki. Dobrze. Ale najpierw zmoczę ziemię, żeby zrobiła się miękka i łatwiej było ją wyciągnąć. Podasz mi konewkę? Tak. O, dziękuję. Dobrze. Dodam tu troszeczkę wody. O, tak. I już. Cześć, Tymku. Cześć, Antosiu. Co słychać? Idziesz się bawić? Nie mogę. Muszę zasadzić nasionka. Co za nuda. Ale po co? Ha, żeby wygrać konkurs. Nagrodą jest dużo pieniędzy. A, to rozumiem. A co zrobisz z pieniędzmi? Kupimy za nie buty dla biednego dziecka. Co? Co za głupota? Ja bym sobie kupił górę karmelków. Dlaczego chcesz kupić buty biednemu dziecku? Bo Jezus powiedział, że wszystko, co robimy dla ubogich, robimy dla Niego. Ale brednie. Chodź, pobawimy się razem. No chodź, na co czekasz, Tymku? Sam nie wiem. Chodź, Tymku. Dobrze, chodźmy się bawić. Świetnie. No to chodź. W górę.
No to chodź, pogramy sobie w piłkę. Szybko, Tymku. Rudolfie, sadzisz nasiona pośród chwastów? Nie mam czasu na wyrywanie chwastów. Muszę lecieć na ryby, bo jak nic nie złowię, nie będę miał co jeść. A buty dla biednego dziecka? Trudno, mam dużo rzeczy do zrobienia. Będziesz podlewać moją doniczkę? Tak, ale... Długo cię nie będzie? O, wrócę na dzień rozdania nagród. Pa! Ojej, chyba zostałam sama. Też chciałabym się pobawić, ale to dziecko potrzebuje butów. Parę tygodni później. O, Rudolfie! Szczęść Boże! Co słychać? Witajcie! Dziś jest rozwiązanie konkursu truskawki. To prawda! Trzeba oddać nasze krzaczki. Zajrzę do nich. Nasze truskawki! Ciekawe, czy urosły? Jestem pewien, że są piękne. Zaraz zobaczymy. Oto doniczki. Jak fajnie! Dużo ostatnio padało, więc miały wodę. Ale niektóre nie wykiełkowały, jakby nasionka zostały zjedzone przez ptaki. To moja doniczka. Inne wykiełkowały, ale potem uschły, jakby nie miały korzenia. Nie zapuściły go, bo rosły na kamieniach. To moja doniczka. Przykro mi. Nie usunąłem kamieni, bo mój przyjaciel się ze mnie śmiał. Jaka szkoda. A te nasiona zostały zagłuszone przez chwasty. Widzicie? Chwasty mają się dobrze, a truskawki zmarniały. Racja! Nie mogłem wyrywać chwastów. Musiałem łowić ryby, inaczej byłbym głodny. Biedaczek! Biedny Rudolf. Za dużo masz trosk. Tak, za dużo trosk. Jedna roślina wydała owoce. Wydała owoce? I to jakie? O, jakie ładne! Niesamowite, jakie truskawki! Jakie truskawki! Brawo, Renatko! No. Te owoce przypomniały mi pewną przypowieść. Tak, przypowieść! Opowiedzieć wam? Tak! Przypowieść! Już widzę! To przypowieść o siewcy. Pewnego razu siewca wyszedł siać. Siać truskawki, tak jak my? Nie, Leopoldzie. Siał ziarna na polu. Na polu? Pierwsze ziarna, które rzucił, spadły na skraj drogi. Inne ziarna spadły na twardą, kamienistą glebę. Siewca siał i siał bez ustanku oraz z wielkim zapałem. Siał w różnych miejscach, także na glebach porośniętych chwastami. Siewca rzucił też ziarna na żyzną glebę. Ziarna, które padły na drogę, nie wykiełkowały. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Na twardej ziemi, pokrytej kamieniami, ziarno szybko wzeszło. Ale nie mając dostępu do gleby, nie wypuściło korzeni. Gdy wstało słońce, rośliny bez korzenia zwiędły i w końcu uschły, nie wydając owoców.
W tym samym czasie ziarna wykiełkowały na zachwaszczonej ziemi. Ale wkrótce po tym wyrosły też chwasty, zagłuszając ziarna posiane przez siewce. Wydawało się, że siew nie przyniesie plonów. Na szczęście okazało się, że ziarna zasiane na żyznej glebie wypuściły korzenie i wyrosły, zakwitły i dały obfity plon. Jedna roślina 100, inna 60, jeszcze inna 30 owoców. Siewca był bardzo zadowolony. Podobało się? Tak! Podobna historia przydarzyła się naszym sadzonkom truskawek. Rzeczywiście! To tak, jakby Bóg chciał nam coś powiedzieć przez to, co się stało z naszymi roślinkami, tak, prawda? Racja. Bracie Janie, wyjaśnij nam tę przypowieść. Proszę. Chcecie, żebym wam ją wyjaśnił? Tak. Wyjaśnij nam ją, dobrze. Tak. Ziarna oznaczają Słowo Boże. Słowem Bożym jest na przykład to, co wam czytałem o ubogich. A ziemią są ludzie, którzy słuchają tego słowa. Kim są ci na skraju drogi? Nie wiem. Ziarna na skraju to ludzie, którzy słuchają słowa. Ale potem przychodzi diabeł i zabiera je z ich serc. Kim są ci na kamieniach? Ci na kamieniach. Ziarna na kamieniach to ludzie, którzy słuchając słowa przyjmują je z radością. Ale nie mają korzenia. Wierzą przez jakiś czas, ale w godzinie próby rezygnują. A co oznacza ziemia pełna chwastów? Ziemia pełna chwastów. Ludzie podobni do zachwaszczonej ziemi to ci, którzy chcą słuchać, ale przeszkadzają im w tym troski, bogactwa lub codzienne przyjemności, przez co nie osiągają dojrzałości w wierze. A co to jest żyzna ziemia? Żyzna ziemia. Żyzną ziemią są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, przyjmują je dobrym i prawym sercem, a potem dzięki wytrwałości wydają owoc. Jedni 30-krotny, a inni 60- lub 100-krotny. Rozumiecie? Muszę zanieść te truskawki na konkurs. Bracie Janie! Co z nami? Pójdziemy z tobą. Jeśli chcecie, możecie otworzyć pozytywkę. Tak. Co wy na to? Tak, pozytywka! Pozytywka! O, jakie ładne! Jakie ładne! Brawo! Jakie ładne! Skoro świt siewca wstał i przywitał dzień, gdy wyszedł na pole miał długi cień, a ziemia marzyła i czekała na deszcz, a siewca siał ziarno i marzył też. Ach, marzenia, 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 każdy przecież jakiś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jakie plony mu w nagrodę da. Okruch ziarna, który spadł w suche piaski między wstęgę, nie wyrosło na potęgę, bo je mały ptaszek zjadł. Inne ziarenka, okrutny ten los, już zaczęły kiełkować, czekały na kłos. Przez kamień się pieły w mozole bez tchu, byle wyżej ku słońcu, gdzie ciepła jest wbród. Marzenia, 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 każdy przecież jakieś ma.
Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jakie plony mu w nagrodę da. Kiedy rankiem wielki dar ziemi siewca chciał podziwiać, to nie było czego zrywać, wszystko spalił słońca żar. A to ziarno, co padło, gdzie plenił się chwast i korzenie puściło mocne tak w sam raz. Gdy pędy wzeszły z nadzieją na plon, nasz siewca marzył, bo przecież miał on marzenia, 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 każdy przecież jakiś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jakie plony mu w nagrodę da. Lecz nim minął krótki czas i ten zasiew przepadł cały, a rośliny usychały, bo panoszył się tam chwast. Szkoda ziarna, co padło gdzieś pośród skał, zmarniało, a siewca dalej ziarno siał. Na swe żyzne pole rzucił ziarna wór, to wyrosło wspaniale, wieszcząc dobry zbiór. Marzenia, 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 każdy przecież jakiś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jakie plony mu w nagrodę da. Niby we śnie, w którym ktoś utkał dywan z darów ziemi, by ucieszyć oczy nimi, ziemia mocy miała dość. Jaki piękny jest nasz świat, gdy się budzi zieleń młoda. Barwy roślin syci woda, ciepłem pieści lekki wiatr. To nie koniec, historia ma dalszy ciąg, najciekawsze jest jeszcze przed tobą wciąż. Gdy siewca pomyślał, co dał mu los, ze szczęścia wśród zboża śpiewał na cały głos. Piosenka i jakieś śliczne kwiatuszki. Podobało mi się. Tak. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Zdobyliśmy pierwszą nagrodę! Ale cudownie! Brawo, brawo, brawo! Renatko, spójrz, ile pieniędzy! Ojej! Ojej, to nasza nagroda! Wystarczy nie tylko na buciki, ale na całe ubranie! Tak! Chodźmy! Na to czeka! No to dobrze! Chodźmy, brawo, brawo! Naprzód! Pijmy buciki! Dla mnie? Podoba się piotraczek. Jaki ładny. Pan cieszył się z nowego ubrania dla swojego dziecka, prawda? Tak, bardzo szczęśliwy. Podarował nam ten wiatraczek. Tak, wiatraczek jest piękny. Pan Bóg oczekuje od nas takich właśnie owoców. Dziś mogliśmy zrobić dobry uczynek dzięki czyjejś wytrwałości. O, tak, Renaty, brawo. Czasem wydanie owocu dużo kosztuje. Na przykład, był raz taki święty. Święty, który siał i siał i zdawało się, że nic nie zbierze. Tym świętym był Jakub Apostoł. Jakub Apostoł. Co ciekawe. Święty Apostoł Jakub. Święty Jakub był jednym z przyjaciół Jezusa i jego 12 apostołów. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, święty Jakub poświęcił swoje życie na szerzenie jego nauk i starał się, by ludzie poznali i pokochali Boga. Przemierzył całą Hiszpanię, mówiąc o Jezusie. Ale ci, którzy tam mieszkali, byli poganami, przywiązanymi do swoich przesądów i bożków. Pewnej nocy, po długiej i bezowocnej podróży, święty Jakub przybył do miasta Cezara Augusta. I tu, nad brzegiem rzeki Ebro, zaczął płakać ze zniechęcenia. W tym samym momencie ujrzał silne światło i Maryję, Matkę Jezusa, stojącą na marmurowej kolumnie. Dziewica Maryja powiedziała mu: w tym miejscu wybudowana zostanie kaplica. Za moim wstawiennictwem dokona się tu wiele cudów, a ta kolumna przetrwa tu do końca czasów.
i nigdy nie zabraknie na tej ziemi dobrych chrześcijan. Święty Jakub nabrał odwagi i kontynuował ewangelizację. Podobno udało mu się nawrócić tylko 9 Hiszpanów. Ale dziś możemy zobaczyć owoce tego siewu. Wiara w Hiszpanii trwa do dziś, a z tego kraju przybyła do Ameryki Południowej, gdzie są miliony katolików. Ojej, jaka piękna historia! I tak święty, który siał wytrwale, zebrał wiele owoców, bo od tamtej pory Hiszpania stała się krajem katolickim. I wydała wielu świętych i misjonarzy, którzy poszli siać na cały świat. I ja też chcę siać Słowo Boże na całym świecie. Na całym świecie. Ze słonkiem stał siewca i przywitał dzień. Gdy wyszedł na pole, miał długi cień. A ziemia w uśpieniu czekała na deszcz. A siewca siał ziarno i on czekał też. Ach, marzenia. Każdy przecież jakieś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jaki plon w nagrodę siewcy da. Okruch siewu, który spadł w polnej drogi suchą wstęgę, nie wystrzelił na potęgę, bo go mały ptaszek zjadł. Inne ziarenka, okrutny jest los, już zaczęły kiełkować z nadzieją na kłos. Przez kamień, przez skałę, w mozole bez tchu, byle wyżej ku słońcu, gdzie ciepła jest wbród. Ach, marzenia, każdy przecież jakieś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jaki plon w nagrodę siewcy da. Kiedy rankiem wielki dar ziemi siewca chciał podziwiać, to nie było czego zrywać, wszystko spalił słońca żar. A to ziarno, co padło, gdzie plenił się chwast, wnet korzenie puściło tak mocne w sam raz. Gdy pędy wzeszły z nadzieją na plon, nasz siewca marzył, bo przecież miał on. Marzenia, każdy przecież jakieś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jaki plon w nagrodę siewcy da. Lecz nim minął krótki czas i ten zasiew przepadł cały, a rośliny usychały, bo panoszył się tam chwast. Szkoda ziarna, co padło pośród twardych skał, pomarniało, a siewca dalej ziarno siał. Na swe pole żyzne rzucił ziarna wór, źdźbła się ukorzeniły, wieszcząc dobry zbiór. Marzenia, każdy przecież jakieś ma. Jaki ziemia da w podzięce siewcy kwiat, jaki plon w nagrodę siewcy da. Niby we śnie, w którym ktoś utkał dywan z darów ziemi, by ucieszyć oczy nimi, ziemia mocy miała dość. Jaki piękny jest nasz świat, gdy się budzi zieleń młoda, barwy roślin syci woda, ciepłem pieści lekki wiatr. To nie koniec, historia ma dalszy ciąg, najciekawsze jest jeszcze przed tobą wciąż. Kiedy siewca pomyślał, co dał mu los, ze szczęścia wśród zboża śpiewał na cały głos. Na zlecenie wydawnictwa Promyczek, Studio Eurocom, Warszawa 2013. Dialogi Jan Chojnacki, reżyseria Józef Mika, dźwięk i montaż Sławomir Karolak, konsultacje teologiczne ksiądz Andrzej Mulka, teksty biblijne na podstawie Pisma Świętego Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, edycja Świętego Pawła 2009. Kierownictwo produkcji Monika Krasowska, teksty piosenek Krzysztof Hajduk, kierownictwo muzyczne Sławomir Karolak. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Jolanta Wilk, Jacek Zawada, Jacek Wolszczak, Krzysztof Zakrzewski, Renata Pękul, Robert Tondera, Aleksander Sosiński, Józef Mika. Wykonanie piosenek Jacek Zawada, Małgorzata Szymańska, Jacek Wolszczak, Jolanta Wilk.